Witam, gościem programu jest Mikołaj, tak zwany także Jaokiem, z programu Pyta. O ile wiem, witam tak, was, Pyta. Tak. Mikołaj Jaok Janusz, dokładnie. Programu Pyta trochę dużo powiedziane, bo nie ma takiego programu jak Pyta. Ale można w sumie tak powiedzieć, bo jest i pytanie na śniadanie, audycja radiowa, jest pyta.pl, czyli kanał na YouTube, są różne takie pochodne. W stajni Pyty jest wiele różnych programów, nazwijmy to, niech ci będzie. Powiedz mi, Mikołaju, skąd tak naprawdę Pyta? Po co, dlaczego? Skąd? Nazwa się wzięła od takiej piosenki Młody Ułan Pyta. Taki trochę, która uchodziła za sprośną chyba w latach 30. ubiegłego wieku. Dokładnie nie wiem, ale chodziło, znaczy sugestie do erekcji. Natomiast... A to polska piosenka, rozumiem? Tak. Młody się Ułan Pyta, pani Jadzi, czy jakoś tak. Kozy stary to śpiewał na wciąż i kozi się tak zostało w głowie jakoś. A żeby była promocja na domeny, to wykupił Pyta.pl akurat. Tylko, że nie wiedział, co, jak to ma wyglądać. Potem my się poznaliśmy, on miał jakąś wizję, miałem inną wizję. Ja się nie zgadzałem z jego, on z moją. I to, co powstało, to jest kompromis pomiędzy naszymi punktami widzenia. Czyli koza chciał po prostu obrażać ludzi jak najbardziej, a ja bardziej chciałem się bawić słowem. No i było to po to, że ja zacząłem wtedy, skończyłem studia, zacząłem pracować w firmie, więc brakowało mi takiej, wiesz, spontaniczności i takiej jazdy studenckiej, nie wiem, może jazdy takiej no jakiegoś takiego robienia głupot w cudzysłowiu. A nie było jakiegoś większego celu, nawet zabawa tylko i wyłącznie. Tylko zabawa, tak? Tak, no wtedy wiesz, to było na zasadzie, słuchaj, wtedy, że jak my żeśmy ściągali sobie na przykład filmiki z Półfilmowego Skurcz z netu, to ściągały się na zasadzie, wchodziło się na stronę i downloadowało się filmik, to trwało ściągnięcie takiego filmiku, który miał tam, nie wiem, 5 megabajtów, trwało tam 4 godziny powiedzmy, no i potem sobie oglądałeś, jeżeli miałeś tak dużą dyskietkę, czy tam dzieliłeś sobie na parę dyskietek, potem już tam nie dyskietki, tylko już wchodziły jakieś tam inne nośniki. Ale pojawienie się YouTube'a, to już akurat płyty CD jak najbardziej istniały, nie mieszajmy. Pojawienie się YouTube'a spowodowało, że my to traktowaliśmy tak, że koza do mnie przyszedł i mówi mi: Jaok, weź zobacz, jest taki portal, że możesz wrzucić film i ktoś może to obejrzeć, nie ściągając go. I to było dla nas dziwne, to była zajawka. Wyślemy kumplom, no nie? I więc byliśmy na takim forum wtedy, Suchar.net, to była, ono wciąż istnieje chyba jeszcze, tam czasem się nawet mam jakiś kontakt z ludźmi stamtąd. I motto tego portalu to był dobry humor i amatorska filozofia. I tam się też spotkałem z kozą i założeniem pierwszym było, żeby wrzucić to na YouTube i wysłać im, w sensie na tym forum, czyli docelowo publicznością było jakieś tam 30-40 osób. Był plan, żeby się... Tak, wyjaśnienia. No. Koza to jest jeden z członków, czyli Piotr Kozerski, tak? Tak, Piotr Koza Kozerski to jest współzałożyciel Pyty.pl. Jest tam dwóch głównych. Powiedz mi jeszcze, bo jak patrząc teraz na skład grupy, tam jest mniej więcej trzy osoby, czyli ty, Koza i jeszcze jedna osoba, tak? Ale z Grzesiu, tego co wiem, to wcześniej była jeszcze inna osoba i... No Gradzik, tak. To jest... Tak, Gradzik był to, wiesz, to jest taki klasyczny przykład, to się nazywa sodówka bidoniarza. To znaczy, że Grad był, przychodził, z nami nagrywał jak najbardziej, bo chciał, bo mu się chciało, bo wtedy było tak, że każdy, kto chciał, to był mile widziany, ale mało kto chciał, bo ludzie się bali w bęcki dostać. Tylko że Grad, nie potrafił ani jakoś wywiadu przeprowadzić, ani jakichś tam pomysłów dobrych czy czegoś takiego, ale był z nami, pomagał, wspierał duchem, nosił torbę, czyli stąd bidoniarz, ale traktowany był przez nas jak najbardziej poziomalsku i w ogóle nie tworzyliśmy żadnych tam antagonizmów. Tylko jest taki mechanizm, co się bardzo często zdarza teraz, jak już mam 33 lata i pracuję w mediach, to zauważam, że tacy ludzie właśnie najmniej jacyś kreatywni, najmniej zdolni, oni bardzo często mają tendencję do tego, żeby odwalała im największa soduwa.
I Graz się zaczął uważać za strasznego gwiazdora po prostu w pewnym momencie. I było to bardzo uciążliwe, ale radziliśmy sobie z tym przez 2 lata. Ale najgorsze było to, że by Graz się szczycił tym, jak to PytaPL nie potrafi strollować kogoś, prawda? Jak nie potrafi, jak to nie potrafi wspaniale kogoś wytrącić z równowagi przy pomocy tak naprawdę jedynie słowa i jedynie jakichś tam figur retorycznych, które są tylko pustym słowem, tylko i wyłącznie, bo nie są ze sobą żadnego działania. I jednocześnie szczycił się tym, a jednocześnie był bardzo podatny na takie właśnie działanie strony Kozy. I kiedy Koza próbował do mnie jakichś takich zabiegów, takich typowo trollowych, mówił: Koza, przestań, kurde, zamknij gębę i w ogóle. No i okej, no i luz. No i on to odpuszczał. Ale Grat nie odpuszczał, tylko dokręcał śrubę. Więc no, zrobiło się tak nieprzyjemnie, że no panowie, znaczy panowie, no Koza się, znaczy miał sobie polewkę. A Grat postulował takie rzeczy dość debilne w stylu: Jałok, musimy wyrzucić Kozę z Pyt. Stary, nie jest. To znaczy, nie możesz. Kwas się wytworzył. Tak, nie możesz, po pierwsze, Pyta to nie jest firma, to nie jest zespół muzyczny. Nie możesz kogoś z tego wyrzucić, to jest jakieś tam zrzeszenie twórców, powiedzmy. Jeżeli tworzysz, to robisz. Ty nic nie robisz, to ty możesz równie dobrze wylecieć na zasadzie, że nie tworzysz, to nie macie, tak jak w gangu motocyklowym. Nie jeździsz, nie należysz, nie? No i coraz częściej takie kwasy, potem się zaczęły jakieś kwasy takie, że on mocno zaczął uderzać w komercję, w sensie zaczął oferować usługi nasze, bo my robimy działania komercyjne, oczywiście, wiesz, pracujemy dla radia, sprzedajemy, co? Z tego, co wiem, to ona jest trochę podzielona, troszeczkę na komercję, troszeczkę na tak zwaną. Tak. Nie wiem, działalność publicystyczna, tak mogę to nazwać. Tak, tak. Z tego, co przeczytałem z jednym z waszych twoich wywiadów, wytłumaczyłeś, że dajmy to takie wydarzenia, dajmy na przykład jak sławny 11 listopada, tak. Jest to robione głównie dla waszych widzów, nie umieszczacie tam żadnych produktów, żadnego lokowania nie ma. Na przykład. Są też takie inne, nie wiem, audycje. Albo no po prostu. No tak, jest. Znaczy ogólnie to jesteśmy. Jest, znaczy Pyta.pl to jest konkretne jakby konkretna akcja paru osób, co nie oznacza, że te same osoby nie mogą mieć innych akcji w ten sposób. Ale jeżeli Gradzik zaczął chodzić po jakichś kurde bankach i proponować, żebyśmy robili reklamę funduszu emerytalnego bez naszej wiedzy i zgody, no to już było ciężkie. Jak jeszcze proponował, żeby założyciela Pyty z niej wyrzucić, no to po pewnym czasie takiego mocnego męczenia się, bo naprawdę 2 lata próbowaliśmy to jakoś złagodzić, musieliśmy go strzelić i zakopać w kabackim. A może w tym roku będzie pierwszy, po raz pierwszy możliwość przekonania się, kim jesteśmy niesłownymi bucami, bo będzie jakaś reklama na 11 listopada, ale wybaczyć nam można, znaczy mi raczej, bo to moja sprawka, dlatego że chciałem reklamować swoje studio. W sensie swoją działalność jakby od copywritingu po produkcję audio, wideo. Poznałem w radiu parę fajnych osób i mamy sporo pomysłów, szkoda, żeby się zmarnowało. No i myślałem o tym, że fajnie, tak jak klasyczna pozycja upyty, czyli pytanie nieadekwatne. No nie pytasz się kogoś podczas zamieszek, czy idzie na koncert Robiego Williamsa. Motorhead. Albo Motorhead, tak. To ci pokażę zaraz. Co dostałem dzisiaj. Wow. No i ten ktoś tam, wiesz, no nie jest wybity tej formy, nie wie o co chodzi. No to gdybym na przykład w trakcie zamieszek, albo jakichś górniczych, albo jakiś 11 listopada, dawał komuś wizytówkę studia produkcyjnego audio-wideo, i opowiadał mu o nim, i opowiadał mu, co możemy zrobić, na przykład o tym, że tworzę animowane postacie, a tutaj obok wybuchają jakieś, wiesz, granaty czy coś. To też byłoby to równie moim zdaniem zabawne. Dobry product placement wcale nie musi być wartością odejmującą filmikowi, wiesz, no, na przykład jak był ten marsz taki dla PiS, że tam PiS da nam wolność, no nie? No to ja tam chodziłem z grą Far Cry 3 i mówiłem ludziom, że jest fajna. I tam Ubisoft nam za to zapłacił normalnie przecież, a to wcale nie powodowało, że ten film był gorszy, tylko wręcz to było śmieszne. Więc no sam w sobie.
Tak, sam w sobie produkt placement nie jest zły. Zły jest zły produkt placement, albo takie sprzedawanie dupy, jak wiesz, że reklamujesz jakieś, nie wiem, jakieś nam proponowali choinki zapachowe. Na przykład. To nie ma w ogóle, wiesz, nie ma dyskusji o hajsie. To też był problem z Rafałem, że dla niego to nie było w ogóle. On mówi, ale stary, no tyle kasy, no musiałbyś być debilem, żeby się nie zgodzić. Ja mówię, że nie, no musiałbyś być debilem, żeby się zgodzić reklamować, kurwa, choinki zapachowe. No nie, no nie ma mowy, nie i koniec, nie będziemy. No i to głównie o to chodziło. I tak ludzie czasami uproszczają i mówią, że poszło o kasę. No i to tak mnie moim zdaniem stawia w złym świetle, bo to tak jakbym, nie wiem, się z nim kłócił o pieniądze, to właśnie chodziło o to, że ja tych pieniędzy nie chciałem zarabiać w ten sposób, bo oczywiście zarabiać muszę, bo mam żonę, dziecko, nie? No wiadomo. A powiedz mi jeszcze, jakbyś mógł przedstawić nowego członka, nie nowego, bo już mniej więcej od roku chyba? Od roku, no z więcej, z 2 albo 3 lata Grzesiu jest, tylko on tak się w cieniu trzymał. Grzesiu Zachariasiewicz to jest gościu, który jest mazowieckim baronem ziemniaczanym. We wsi Jaworowa pod Warszawą posiada kilka hektarów pola. Jest prawdziwym rolnikiem, ma swoje gospodarstwo rolne. Przy okazji obdarzony jest bardzo dobrym zmysłem obserwacji i też parodystycznym. I obserwuje te wszystkie zachowania innych rolników, zachowania na skupie, na broniszach, zachowania, no nie wiem, no robotników pracujących, mieszkających we wsi i potrafi to świetnie na sobie odwzorować. Przy okazji jest mistrzem logistyki, improwizacji, dekoracji, jeżeli nie wiem, czy kojarzysz serial Kaliber 400 V. To jest ten serial Bartka Walaszka, gdzie bracia Fikofagot powstali. To właśnie tam prawie całość, tak, to prawie cały serial jest nagrany u Grzesia, w jego piwnicy, w jego, no na tych jego hektarach jest i to Bar Janusz na przykład. Kojarz Bar Janusz? Wiem, pojawił się w jednym z waszych materiałów. A widziałeś może nasz dramat psychotyczny Brojlery Nieuprzejmości? Tak, miałem styczność. Udało ci się przebrnąć. On jest mocno hermetyczny. Tego filmu nie skuma osoba, która nie zna jakichś tych wszystkich niuansów. Pierwsza scena to ten gościu, który sprzedaje ziemniaki. To jest młody, początkujący DJ radiowy. A ten gościu, który przychodzi go ostrzec, to jest też DJ, ale taki starszy 20 lat, po jakichś tam różnych przygodach, przejściach. W szczegóły się nie wdawajmy. W każdym razie ta cała sytuacja, że jeden drugiego ostrzega, takie przemiany pokoleń, ten się nie trzyma tego ostrzeżenia i ginie, jest alegorią i to jest najeżone. To na przykład Lizut, który gra komendanta Czerskiego, on mówi tylko i wyłącznie swoimi własnymi słowami z kolegiów. To są cytaty, on mówi, cytuje siebie, bo my mu podaliśmy jego własne teksty. Ale w tym filmie na przykład jest Clubhausen, czyli klub o kawiarnia broilerów. I to jest to samo miejsce, co Bar Janusz. To samo miejsce? No. Ciekawostka taka. A jeszcze wracając do... Powtórzysz proszę imię? Grzesiu, tak? Grzegorz Zachariasiewicz, pseudonim Grześ. Rozumiem, że można go brać jako równego członka ekipy. Tak. Nie tworzymy żadnych... tłamsimy w zarodku wszelakie możliwości wystąpienia jakichś kwasów. Tak więc Grzesiu od razu jakby już tam żeśmy się wszyscy dobrze zakumplowali, bo przede wszystkim jesteśmy przyjaciółmi, chociaż nie widujemy się jakoś tam mega często, ale faceci po 30 tak mają, że nawet jak się przyjaźnią, to nie spędzają ze sobą każdego wieczora. Mają żony, dzieci i tak dalej, albo swoje kozy. Więc jak nie chcieliśmy, żeby Grzesiu się czuł jakimś gorszym. Jak najbardziej jest pełnoprawnym członkiem Pyty, ma tyle samo do powiedzenia co ja.
I co koza? A pytanie, które mam następne, to mniej więcej co jaki czas pyta jest, nie wiem, produkowana, no, jaki jest oddział czasowy pomiędzy jednym materiałem a drugim, czy to zależy po prostu? No to jest tak, los, to zależy od tylu czynników, że nie jesteś w stanie żadnej prawidłowości wydać, bo na przykład było tak, że przez pewien czas ja byłem na tyle zaangażowany w radio, też jestem, ale nauczyłem się jakoś to łączyć ze sobą. Byłem tak zaangażowany w radio, że nie za bardzo byłem w stanie coś nagrywać. Potem z kolei byłem już w stanie, ale Koza jakoś nie ogarniał z montażem, bo miał tam jakieś inne swoje rzeczy. Ja szukałem długi czas montażysty dobrego, nie znalazłem. Zacząłem się uczyć montażu, teraz się wkręcam w montaż i teraz produkuję jakieś tam rzeczy. Na przykład taką miniserię Streetfight zacząłem robić, która no nie jest jakimś może czymś, to czym się za bardzo powinno chwalić, ale dzięki temu nauczyłem się montażu i nauczyłem się paru tam sztuczek, efektów, w sensie podkręcania kolorów, jakichś takich rzeczy, no wiesz, no produkcyjnych, no stricte. No i być może na przyszłość jakieś dzięki temu większe z tego wynikną. Nie mogę śrubek znaleźć do dymiarki, cholera nigdzie. Może wynikną z tego jakieś takie fajniejsze rzeczy, no. Ale nie ma... Ale powiedz mi na przykład, bo ja czasami się zastanawiam, no bo w waszych materiałach jest pewnie, jakby można powiedzieć, czasami to jest jakby taki rodzaj soczewki i skupia właśnie na, może bym tak powiedział, na pewnych nabrzmiałych tematach właśnie, w Polsce i... Jak to na spiętej dupie. Ostatni materiał, który był we wrześniu i to był na temat protestu przeciwko imigrantom. Ja. I ja tak właśnie sobie myślałem, że jak ten proces was myślowy może wyglądać. Jak to właśnie jest, że wy decydujecie, że o, jest taki marsz, idziemy na ten marsz. Czy to właśnie wygląda tak, że wyśledzicie, no wiadomo, każdy z was ma kontakt z wiadomościami. No właściwie wiadomo, często przegapiamy niestety. I to jest właśnie tak, że wy się między sobą komunikujecie i jeden właśnie wpada na pomysł, o patrzcie chłopaki, jest coś takiego, taka akcja, będzie dużo ludzi, musimy tam być. Czy mniej więcej tak to wygląda, czy to, jest to nieco bardziej skomplikowane? Nie, to bardziej wygląda tak, że my na tyle jesteśmy odcięci od tego świata mediów, bo ja, że pracuję w radiu, chociaż rozrywkowym, to i tak mam dosyć. Koza jest ogólnie nieogarnięty, jak Grzesiu ma ziemniaki swoje. To wygląda raczej tak, że widzowie nam mówią o danych wydarzeniach, piszą do nas. I my się dowiadujemy od widzów, że coś się szykuje. I na tę grupę idziemy, jeżeli nam pasuje czasowo, ale no i idziemy bez żadnej tezy, to jest najważniejsze. Bo wiesz, pracowałem przez chwilę w telewizji, tam nie publicznej, tylko w prywatnej, ale w sensie w takiej, wiesz, oficjalnej, w TTV, byłem w tej ekipie takiej pierwszej formatującej. To miała być taka niegrzeczna telewizja, wyszedł z tego TVN dla Polski C, więc się wymiksowałem, no i... też widziałem, że tam się mocno robi pod tezę, my wychodzimy bez żadnej tezy i na przykład rzecz w tym ostatnim materiale, o którym mówisz bardzo, znaczy niektórzy nie zwrócili na to zupełnie uwagi, a niektórzy zwrócili na to uwagę i to dość ich zatkało. Otóż okazało się po tym materiale, że istnieją bardzo skrajne i bardzo radykalnie zwalczające się frakcje ruchów narodowościowych skinheadowskich w Warszawie. Słyszałem, jakiś NS-ach, tak? NS-i? Na ziole. Na ziole biją tych z... No, czy są bici, czy biją? Jak się nazywają ci tacy... narodowo odrodzenie... Z NOP-u, tak? Czy mylę? Narodowo odrodzenie... ONR-u, z ONR-u. Obozu narodowo-radykalnego, tak. A w telewizji próbuje nam powiedzieć, że każdy naziol, każdy łysy to naziol, każdy naziol to naziol i że to... Oni mają swoje podziały. Znaczy, no to nawet chodzi o to, że wiesz, że tak naprawdę co jest złego w byciu przesadnie jakim wkręconym w klimaty narodowe, no nie? No jest jakiś radykalizm, ja nie przepadam za żadnymi radykalizmami,
Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś nie wyznaje wartości żadnych, powiedzmy, nazistowskich, czy jakichś tam nawiązujących do krzywd, jakich znała Polska w przeszłości, i jeżeli nie wyrządza nikomu krzywdy, no to dlaczego nie ma mieć takich poglądów? Przecież poglądy lewicowe, nawet tak dość ostro lewicowe, są, ludzie się afiszują z nimi i nikt sama nie ma z tym problemu, nie? Więc tak, dokładnie. Czemu nagle to jest gorsze? W sensie, że no tak telewizja już tam sobie ustawiła, że ktoś ma poglądy prawicowe, to jest naziolem i koniec. I nie ma dostępu do głosu i dla telewizji nie jest wygodne to, żeby pokazać, że są frakcje, że są jedni, którzy drugich nie tolerują, uważają, że im psują wizerunek, że w ogóle są szkodnikami i tak dalej. No my nie pokazujemy też tego dlatego, żeby to pokazać, tylko pokazujemy to dlatego, że to tam zastajemy. Tylko i wyłącznie. Dobra, a bo wspomniałeś tutaj właśnie o tak zwanej tezie, mówiąc, że jak pracowałeś przez jakiś krótki okres w jednej z prywatnych telewizji i mówiłeś, że wychodziłeś z tak zwaną tezą, a wytłumacz troszeczkę bardziej, bo ja troszeczkę jakby rozumiem, ale nie do końca, co ta teza miała oznaczać, że co, że macie pewien kierunek i macie jakiś materiał pod pewnym kierunkiem, on ma być jakoś ukierunkowany ten materiał? Znaczy to bardziej w montażu to wychodzi, jak ja... Ale w pytaniach, czy... Znaczy nie, w pytaniach nie, ale była na przykład sytuacja, która była jedną chyba z kropli, która przegięła pałę goryczy, jeżeli chodzi o moje odejście z TTV i potem odszedłem. To była akcja, kiedy to pojechałem do Częstochowy, bo tam zmarło dziecko, ponieważ rodzice wezwali karetkę, karetka przyjechała za późno, no i dziecko zmarło, miało jakieś tam poważne, coś tam, zapalenie czegoś, nie wiem. Zapalenie dziecka miało, całego. I no niby zły szpital, źli lekarze i tak dalej, ale tak naprawdę nie była sytuacja jednoznaczna, ponieważ no tam były jeszcze takie niuanse, że oni nie określili, że stan zdrowia tego dziecka jest aż tak zły. Szpital przysłał nie tą, wiesz, erkę z tym defibrylatorem, tylko tą taką, ten taki podstawowy samochód z tymi sanitariuszami, bez lekarza. No i że po tych informacjach, które rodzice przekazali, to tak szpital zachował się właściwie. No sytuacja nie była jednoznaczna w każdym razie. Nie mówię, że winny był, niewinny był szpital, ale nie była jednoznaczna. A założeniem dziennikarza robiącego materiał było to, że szpital dał ciała, dziecko zmarło. No i ja pojechałem tam jako reporter nagrywać wypowiedzi ludzi, co sądzą o tym szpitalu właśnie. No i pojechałem do Częstochowy, stałem tam przez chyba 4-5 godzin pod tym szpitalem. Rozmawiałem z 40 osobami i na te 40 osób jakieś 34 osoby powiedziały, że jest dobrze wszystko, świetnie w tym szpitalu. 3 powiedziały, że jest źle, a 3 powiedziały, że niektóre rzeczy są ok, a niektóre nie. I w materiale, którego nie montowałem, tylko zobaczyłem już go gotowego, były te 3 osoby, które powiedziały, że jest źle i połowa wypowiedzi tych osób, które powiedziały, że jest częściowo dobrze, częściowo źle. Czyli to jest właśnie robienie pod tezę, znaczy, że ode mnie nie zależało, czy bardzo mnie uderzyło to, że jakby mogę nie być nawet świadom, co robię, znaczy mogę mieć wrażenie, ok, rozmawiałem z tyloma ludźmi, wysłuchałem każdej strony, zadałem pytania i takie i śmakie, czuję się jako dziennikarz, że wykonałem dobrą robotę, ale co z tego, jeżeli w montażu potem, wiesz, zostanie pokazane tylko to, co pasuje tezie dziennikarza, który jest prowadzącym ten temat. No rzeczywiście, to jest troszeczkę spora przeginka, jak ty to powiedziałeś, trochę spora. No, znaczy wiesz, to ja się trochę odporniłem, bo ja to widzę na co dzień i wiem, że media, no to, że media kłamią, to jest taki truizm, jak to, że wiesz, woda jest mokra, no nie, to jest oczywiste, mokra, tylko to pytanie, jak bardzo kłamią i w którą stronę oraz po co. Często są też takie sytuacje, że przypisuje się jakąś intencję, a tej nie ma, to jest w Polsce nagminne.
To znaczy, bardzo dużo rzeczy się dzieje przez bałagan, niekompetencje, niedopatrzenie, a potem wszyscy twierdzą, że to się nie mogło stać samo. Na pewno stały za tym służby albo coś takiego. I często mamy akcję, że wiesz, no coś jebnęło, pierdolnęło, mamie wpadł do talerzaki lotynku, a się okazuje, że wszyscy mówią, no tutaj to nie ma bata, maczały tu służby palce, a jednak nie maczały, tylko po prostu robiła to banda niekompetentnych idiotów, którzy nie potrafili tego zrobić dobrze i spieprzyli to aż tak, że ciężko uwierzyć, że ktoś potrafi tak spieprzyć, tylko że to jest jakiś taki misterny plan, no. A tak, troszeczkę zmieniając temat, chociaż pozostając dalej przy tej tematyce dziennikarskiej, bo powiedz mi na przykład, no, przy montowaniu pyty i przy robieniu pyty, ile materiału, który jest nakręcony, no wiadomo, są tam różne rzeczy, które muszą po prostu odpaść w montażu, bo są źle nakręcone albo coś nie styka, ale z takiego już, wiadomo, dobrze zrobionego materiału, ile tego oczywiście materiału idzie, a jaka część jest wycinana? Czy to oczywiście możesz to powiedzieć, czy nie? Bo mogę, nie, no to nie, w pycie idzie prawie wszystko, zresztą nawet spotkałem się ostatnio z jakimiś, znaczy z wieloma komentarzami, że mamy absurdalnie długie odcinki, bo ostatni odcinek był chyba, ogólnie ostatni parę odcinków było powyżej 20 minut. Teraz się pilowałem, żeby się zmieścić poniżej 20, było chyba 19,5, ale nie, no dajemy prawie wszystko, no. Tylko nie dajemy, no, jak ktoś nas zagnie, też dajemy, tylko mało, rzadko się to zdarza. To nie o to chodzi, żeby sobie pokazać, że jesteśmy, właśnie dlatego pyta się jakoś tam wybiła i dlatego przez wielu uważana za fajniejsza niż jakieś tam portale głównego nurtu, czy tam, które napierdalają w ciebie napisami subskrybuj i kup koszulkę, albo nie będziesz fajny. Dlatego, że my przede wszystkim pokazywaliśmy ludzi, a przez pierwsze lata działalności nawet się nie przedstawialiśmy. To jakby ważny był ten albo człowiek, albo wydarzenie, tak, a nie to, że my się lansowaliśmy na tyle jakichś zamieszek, no nie, tak więc głównie o to chodzi. Nie, no w pycie akurat nie ten, w pycie nie ma ściemy, no pokazujemy tak, jak widzimy. A na przykład powiedz, no, wasza działalność już ma mniej więcej 10 lat, z tego co obliczyłem. No, świętowaliście nawet od 10 lat. Tak. Bo mówiłeś, że staracie się prawie wszystko tam rzucać. No ja mówię, czy często są takie rzeczy, które muszą po prostu odpaść, no bo po prostu nie stykają, są źle nagrane, wiadomo, problem z dźwiękiem albo z obrazem, ale czy są czasami takie momenty, że albo macie taką skrajną wypowiedź, taką bardzo skrajną, albo jest pewne zachowanie, które już tak naprawdę jest bardzo radykalne i takiego czegoś nie wrzucacie. Była jakaś taka sytuacja, czy nie było może? Nie, no to właśnie byśmy sobie sami szkodzili, no bo to my polujemy na takie sytuacje. No o to nam chodzi, żeby najbardziej radykalne pokazać. Jakbyśmy wywalali najbardziej radykalne, to byśmy, Tele5 kiedyś pracowałem i robiliśmy takie jak Witam, Pytam. To było jakby pyta.pl, tylko grzeczna, nie? Bez bluzgów, bez właśnie takim patrzeniu na to, co się robi. I to było mega słabsze, no jakby pyta właśnie celuje w pokazanie tych zjawisk najbardziej radykalnych. No, to byłoby strzelanie sobie w stopę, gdybyśmy się tego pozbywali, nieważne w jaką stronę. Czasami podpada coś na przykład dlatego, że ktoś powie kategorycznie, że nie życzy sobie na wykorzystanie wizerunku i tak dalej. No i potem wrzucimy filmik, to on do YouTube'a napisze, wyślę skan dowodu osobistego, znaczy zdjęcie tam, tylko wiesz, bez imienia, nazwiska, zdjęcia, bez numeru serii. I YouTube to zdejmuje i po filmiku, no więc to wtedy musimy, nie? Ale tak to nie. A że brudy i syf, to nie, to bardzo rzadko się zdarza. Tym bardziej, że forma pyty dopuszcza brud. I nawet czasem fajnie, to wiesz, to nie wyglądałoby tak dobrze, jakby to było wszystko nagrane, wiesz, na kranach, na statywach specjalnych, żeby to było tak, wiesz, tak jak w telewizji. Tak, to musi być underground trochę taki. No i jak dźwięk jest trochę zły, to się daje napisy, no to chuj tam. Wiadomo, wiadomo. A
Kurczę, a mam takie pytanie, nie wiem, czy je zadać, czy nie. No dawaj. Czy mieliście taką sytuację, prawdopodobnie, mi się wydaje, że musieliście mieć, kiedy no, przyszło wam po prostu no, uciekać, no, biec, no. No, wiedzieliście, że nie dacie rady, że trzy osoby, kamerzysta i dwóch, no, dwie osoby przy mikrofonie po prostu nie dadzą rady. Była taka sytuacja? Operator, takie... nie mów kamerzysta, bo ci koza zabije. Ten, mówi się, że kamerzysta to jest na weselach, operator to jest na filmie. A operator, przepraszam, operator. Tak, nie tak. No, było tak, że uciekaliśmy przed starymi babami na Marszu PiSu, bo nas drapały paznokciami, ale nigdy nie uciekaliśmy przed takimi, w sensie jakimiś, wiesz, łobuzami, chłopami silnymi, to nie, to nigdy nie było takiej akcji. Raz bywało tak, że, no, że były jakieś, wiesz, pyskówki, fikanie, jakieś takie... No, ale tak, żeby faktycznie, nie daliśmy się nigdy, właśnie to też mnie to dziwi, wiesz? Znaczy groźby jakieś takie, ten, no tak, ale nie, nikt nas nie lał, nie, no, nie. Dziwne. A na przykład, czy czasami się uda się niektórym osobom wstawiać za wami, że dajmy na to, no bo wy już mówię, funkcjonujecie od 10 lat, jesteście znani przez większość tak zwanych mainstreamowych telewizji, wiadomo, no. O co chodzi. Czasami, wiadomo, czasami są jakieś różne tam kwasy pomiędzy różnymi osobami i zdarza się czasami tak, że te osoby wstawiają się za wami pomimo tego, że mają, no, sprzeczne interesy, by to nazwać, czy, no nie wiem. No, bywają takie sytuacje, że tam komuś trolujemy setkę, podbija się policja, a ten dziennikarz mówi, nie, tu się nic nie dzieje, tu jest spokój, to takie żarty, ale to też mamy, też jest takie zjawisko, że bardzo wielu policjantów nas darzy sympatią, co czasami sprawia, że mamy dość kiepski PR, bo w Polsce jednak wciąż policja kojarzy się z aparatem bezpieczeństwa i wiesz, i nie we wszystkich środowiskach dobrze jest z policją. Natomiast chodzi o to, i to paru policjantów mi powiedziało wprost, że jak jest jakaś demonstracja, jak zacytuję policjanta, postaram się w miarę dokładnie. Ja bym miał wolne, bym sobie siedział w niedzielę z żoną i dziećmi, a muszę stać na zimnie, bo jakiś chłopiec w sukience postanowił chodzić po Warszawie i go pilnować, to ja mu sam mam ochotę dać w ryj. No i mi się podoba, że przychodzicie i ich tam trolujecie. Tak więc chodzi bardziej o to, że no oni, przez to, że jest demonstracja, to te siły prewencji muszą przychodzić, mają niedzielę spieprzoną. Więc oni nas lubią na zasadzie, że o, to ci goście, co tam wkurzają tych demonstrantów, no nie? No ale nie ma żadnej współpracy byty z policją, jeżeli chodzi o Intel jakiś, czy coś takiego. Każdy teorię spisku ucinam w zarodku. Po prostu nas lubią, bo jakby sami nie mogą dokuczać tym demonstrantom, a my możemy, więc za to nas lubią. A jeszcze... Jeżeli chodzi o lokalizację pyty, czyli to, gdzie się pojawiacie, to jest to jest to zazwyczaj tylko Warszawa, czy to możecie pojechać gdziekolwiek, tam nie wiadomo, do Radomia, czy do Krakowa? Do Radomia nie możemy jeździć, bo nie mamy szczepień ważnych, byłem raz, w Radomiu się nie da nagrywać, nie da się, tam ludzie nie mówią, naprawdę. Oni nie rozmawiają, próbowałem robić sondy dla TTV właśnie jeszcze do takich początkowych czasów, jeszcze wierzyłem, że to jest jakaś taka okej telewizja. Szukam, rozmawiam z tobą 20 minut, szukam tych cholernych śrubek i nic. A nieważne. No i powiem ci, że... No tak, specjalnie, znaczy, jeżeli są jakieś demonstracje większe, no to raczej przyjeżdżają demonstracje do Warszawy. Rzadko kiedy wyjeżdża się po to, żeby zrobić demonstrację, a pyta głównie o demonstracjach, jak sobie przybywa, ale zdarzają się też sytuacje takie, że na przykład wyjeżdżamy gdzieś z jakiegoś powodu innego albo współpowodu, pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, albo jedziemy gdzieś na zasadzie na spontanie. No, zdarzają się takie akcje, że po prostu dawajcie, jedziemy za tydzień do Sopotu na przykład i tak, chociaż w Sopocie byłem akurat sam z moim padawanem. To nie jest obraźliwe, padawan tak w radiu mówimy na asystenta. Zdarzają się takie akcje, ale raczej Warszawa, no bo też lenistwo kozy.
I głównie lenistwo kozy, tak, to tutaj. Natomiast koza jest leniwy, musi być leniwy, bo nie byłby sobą, gdyby nie był leniwy, a przecież nie chcielibyśmy, żeby nie był sobą. No bo... nie. Wszyscy muszą być sobą. Nie wszyscy. Na czym polega to, co się w pycie ostatnio ja zauważam, prawdopodobnie inni obserwatorzy też, czyli tematyka alkoholowa. A, to takie dwa, to ja nazwałem ten nurt Grzesia i Kozy. Ja go nazwałem, jak muszę sobie przypomnieć. To się nazywał... A, masz słowo agrarny, czyli rolniczy. I to jest angielskie pochodzenie, słowo pochodzenia łacińskiego chyba. I słowo clochard, francuskie, czyli prawda bay. I ja nazwałem ten nurt twórczością kloszarną, czyli właśnie jakby rolniczo-menelską. Chodzi o to, że koza i przybywał Grzesia bardzo często. Znaczy po prostu koza nie ma sensu zrobić. Więc przyjeżdża do Grzesia i czasami pomaga mu trochę jako jego parobek, na przykład tam jeździ na kombajnie, pole tam mu naprawdę obrabia. No i Grzesiu ma też sąsiadów takich i większość tych sąsiadów to są goście, którzy chociaż mają jakieś tam majątki, to i tak nie mogą ich sprzedać, bo mają tam niewyjaśnioną, wiesz, tam jakąś własność czy coś takiego. No i to są często goście, którzy się doprowadzili do takiego stadium już, tak, że tak powiem, no impreza no wciąż. I też przychodzę często do Grzesia na zasadzie daj na piwo, no nie dam ci, ale nie wiem, popilnuj ziemniaków. Potem jak pan Zbyszek pilnuje ziemniaków, oni stawiają kamerę i nagrywają, pan Zbyszek kradnie ziemniaki pilnując ich i to jest śmiesznie. Śmieszne było, jak nagrywali tam u Grzesia teledysk Wojna w Polsce Kazika Staszewskiego, znaczy nie, L-dupy z Kazikiem i z doktorem Myrym. No i Boże, Kazik do Zbyszka, pana Zbyszka, no właśnie jeden z tych panów, o których mówiłeś i powiedział, no Kazimierz Zbigniew, no nie? No i potem ruszyli przygotowywać dekoracje, jakieś tam noszenie desek było grane i no i Kazik taki piwko wypił, tam nie nosił zbyt ciężkich rzeczy, no był gwiazdą, ma prawo, a Zbyszek musiał nosić, no bo Zbyszek jest parobkiem. No i potem, jak już Kazik sobie pojechał z doktorem Myrym, to do Grzesia przychodzi Zbyszek i mówi: ten Kazimierz to jeszcze gorszy niż Marek Pyrka. Marek Pyrka to jest inny z takich panów, których pan Zbyszek nie lubi, znaczy jego szczególnie. Mają jakiś taki najwięksi antagoniści wśród kloszardów, znaczy można tak nazwać. Oni nie są bezdomnymi, nie? Oni, i to są jedynie opłacani ludzie w pycie, jak gdzieś. Jak grają w jakimś odcinku, to są kasę, a nikt inny nie dostaje, więc nie mają źle. I mówił o Kaziku, to jest jeszcze gorszy niż Marek Pyrka. Siedział tylko na tarasie, piwko pił, nic nie pomógł. Tak go podsumował. No i oni się faktycznie, koza z Grzesiem, jarają mocno jakby takim, znaczy to jest założenie jest takie, żeby odzyskać Meneli dla społeczeństwa. Znaczy Meneli, jakbym powiedział Meneli, to bym Grzesiu się wkurzył. On uważa, że oni nie są wcale żadnymi medalami, tylko mają taką stylówę. I chodzi o to, że dlaczego osoba, która... Znaczy z jakiego powodu osoba, która powiedzmy nadużywa alkoholu i ma 3 dziury w mózgu, bo miała 3 reparacje czaszki, tylko z czego tylko jedną zrobioną przez lekarza. Dlaczego taka osoba ma mieć odebrany dostęp do mediów? Że jak nagrywałem kiedyś materiał dla TTV właśnie z operatorem Dzień Dobry TVN, to mówi mi, ale z tobą się łatwo nagrywam. I dlaczego? No bo każdy ci pasuje człowiek. Mówię, jak to? No pasuje mi ten, co chce gadać. No i bardzo ciekawego powiedzenia. Mówi, no tak, ale jak dla Dzień Dobry TVN nagrywam, to musi być ładny z twarzy, musi być, nie może mieć wszystkie zęby, nie może mieć tego, tamtego, tylko piękni ludzie, no nie? Dlaczego ludziom brzydkim się odcina dostęp do mediów? My się przeciwstawiamy temu, ja to rozumiem, ale osobiście odczuwam też taki lekki dyskomfort i trochę nie uczestniczę w tym nurcie i świadomie to robię, pozostawiam to chłopakom, robią to dobrze, nie mogę znaleźć teraz kabla jeszcze jednego,
Mam nadzieję, że nie przeszkadza, ja tak sobie szukam i ustawiam, ale przeprowadzam się te parę dni i sobie porządkuję wszystko. No i ten, no i oni robią to, ja robię trochę inne rzeczy i tyle, no i tam czasami potykamy się, żeby zrobić pytę klasyczną i ta klasyczna pyta jest takim właśnie tym, co znasz, no nie? A oprócz tego różne tam efekty poboczne tutaj w radiu, tutaj, no ja się wkręcam w radio teraz, zobaczymy jak to będzie szło, ale chyba będę też głębiej w to wchodził. Radio jest zajebiste, wiesz, bo w radiu nie rządzą słupki. W telewizji masz tak, że codziennie rano masz wykres, ile osób cię słuchało, od których... No tak, a w radiu nie ma tych ratingu, są rzadko i są mało szczegółowe. Pokazują ci na przykład wykres całego tygodnia i ciężko jest wyszczególnić daną audycję. A w telewizji możesz powiedzieć nawet, podczas której reklamy ludzie zmienili kanał, która reklama była bardziej wkurzająca. W związku z czym telewizją rządzą, zaczęły rządzić ratingi i wąż zaczął zjadać swój ogon, bo zawsze było tak, że była jakaś bohema, która tworzyła jakieś nowe kierunki sztuki, reportażu, malarstwa, muzyki, czegokolwiek. I to było traktowane jako takie coś, jako takie wiesz, no taką, nie że niepotrzebne, tylko... Szukam słowa kaprys, synonim słowa kaprys. Taki, no niech będzie ten kaprys, no. To, że ktoś po prostu to nagrywa, bo ma jakąś taką, czy tam pisze, skamandryci, Julian Tuwim, no nie? Siedzą sobie, piją winko, piszą jakieś wiersze, uważają się za poetów. Parę dziesiąt lat później uczą w szkołach, że to byli najwięksi poeci, no nie? Julian Tuwim, no i faktycznie był świetnym poetą. No i, ale to polegało na tym, że zawsze na początku to była mała grupa. A w głównym nurcie było co innego, a to, że treści generowane przez media zaczęły być warunkowane przez ratingi, czyli przez to, co się ludziom podoba, zaczęło powodować zjawisko takie, że nie mamy już miejsca na tych twórców, na tą bohemę. I jest na to miejsce w necie, jest na to miejsce w radiu, ale nie w telewizji już. Więc telewizja, ja nie zamierzam wracać do telewizji i... Ale wiesz, ja tak się zastanawiam, no bo to wiadomo, mi się wydaje, że właśnie w Polsce i też w innych krajach tego, tam wiadomo, Europy centralno-wschodniej, to jest nieco bardziej odczuwalne, ponieważ my, ludzie właśnie żyjący w tym kraju, no mamy ten kontakt z tą zwaną komercyjną częścią mediów nieco krótszy niż dajmy na to, te społeczeństwa zachodnie, no to ja na przykład żyjąc tu, gdzie żyję, czyli w Wielkiej Brytanii i ucząc tego, czego się uczę, a uczę się o filmie i o telewizji, to mam, no, już mam jakby taką styczność i widzę na przykład, że no mniej więcej już od lat 50. czy tam lat 60., bo to różnie w różnych krajach było, ale już w tamtym okresie często było tak, że ratingi, tak zwane słupki, one decydowały o tym, co będzie puszczane, co nie będzie puszczane. I też wiadomo, były no, ale osoby, były które mało dokładne, się. Nie? Były mało dokładne te ratingi, nie aż tak jak teraz. I była, wie, ta misyjność była większa i też wielu spektrów życia nie obejmowały te ratingi. A teraz praktycznie każda forma sztuki audiowizualnej jest objęta jednak przez media głównego nurtu, chociażby teatr, czy taniec, czy cokolwiek takiego, no sport. Wiesz, no nie masz, no kiedyś jakby to, co się działo w teatrze, to był underground, no nie? Teraz to też jest jakby, nawet wiem, filmy hollywoodzkie powstają na podstawie tego, tych najbardziej udanych sztuk, no to się wszystko... Jednak konsoliduje moim zdaniem cały czas postępująco. Można tak powiedzieć, ale no. Znaczy na pewno myślę, że to zależy od wiadomo, od osoby, która zakłada tą telewizję, bo to często to polega na tym, że osoba może pójść przeciwko słupkom i w pewnym momencie okaże się, że słupki będą jednak
jakby to powiedzieć, będą, nie będą schodzić w dół, nie, no, a może rzeczywiście no, uda się ten no, no, no było tak, jak Wejher żył jeszcze przecież, no to Religia TV na przykład, ona przynosiła straty, ale robiła dobry PR stacji i była potrzebna zdaniem Wejherta i otrzymał. Jak zmarł, to od razu ją zamknęli, bo przynosiła straty, no nie? I wiadomo, że są tacy ludzie, natomiast w Polsce może dlatego, że to jest za młode i że jeszcze powstaną, no ale no, na razie, no może nie będę unikał radykalnych stwierdzeń, będę unikał radykalnych stwierdzeń, więc na razie się do telewizji nie wybieram. Rzuciłem parę ci tam propozycji, szczególnie, znaczy bardzo gównianych też, nie miałem się czym zastanawiać zbytnio, polegających głównie na pokazywaniu czyjegoś kontentu, nie na stworzeniu własnego, ale jednak póki co telewizja w Polsce to jest no... A no się właśnie pałka. Powiedz mi, bo ja jestem ciekaw właśnie twojej opinii, ponieważ to wiadomo, ty jesteś swoimi przyjaciółmi, no tworzycie to już od 10 lat i no. Widzicie troszeczkę widzicie, jak ten rynek się zmienia, jak ta telewizja się zmienia, w ogóle jak zmieniają się media, jak to się mówi, no, głównego nurtu, jakby to powiedzieć. I teraz właśnie to, co słyszę w przestrzeni publicznej, jakby tak jakby to nazwał, to, że telewizja jest na wymarciu, że telewizja jest po prostu połykana przez internet, że ona po prostu nie poradzi sobie, zostało kilka ostatnich lat, a później to już będzie kompletny zgon. Jaka jest twoja opinia na ten temat? No po prostu ciekaw jestem, bo nie, ja no, mam swoją, ale też jestem ciekaw twojej. Znaczy telewizja oczywiście jest tendencja spadkowa, duża, ale to jest spadek jakiegoś tam rozdziału, to znaczy kończy się, wiesz, przychodzi w Polsce telewizję, nawet MUX-y, to otwiera się 8 multiplex i przychodzi telewizja na nadawanie naziemne, następuje jakaś tam tabloidyzacja telewizji i telewizja staje się po prostu takim, wiesz, te multiplexy będą sobie stały, nadawały, puszczały te fale po ziemi i każdy będzie sobie mógł je złapać, no i to będzie tak jakby medium dla biednych, no, nie obrażając nikogo. W sensie telewizja nie padnie, telewizja będzie silna, jeszcze silniejsza, ale będą się zawijały takie, znaczy będzie inaczej wyglądała, zupełnie się przeformatuje. Wartości takie bardziej, znaczy i treści takie bardziej, nie wiem czy ambitne, ale mniej uniwersalne. No nie wiem, takie bardziej skierowane do danej grupy, stargetowane, prawda? Jak to się mówi? Strasznie dużo tego jest w ogóle, tych słówek okropne, ale czasami nie ma odpowiedników. To te treści, no będą zanikały. Telewizja staje się takim, jakby taką współczesną plotką ze wsi, no. Po prostu to będą takie, wiesz, informacje na zasadzie pan Bogdan złapał węgorza takiego ostatnio. Będzie taka telewizja. No ale, bo na przykład też jest takie skrajne myślenie i też to zauważam, że to się mówi, że przyszłością to jest ten tak zwany serwis YouTube. I czy YouTube, ty się z tym zgadzasz? Czy YouTube się kończy jest... właśnie. YouTube to jest... YouTube stał się... Byłem ostatnio... byłem namawiany mocno. Nie byłem pewien... Nie chciałem iść, chociaż miałem iść na zasadzie, żeby się przekonać, jak to wygląda. Na zlot takiego jakiegoś tam, powiedzmy, zrzeszenia, bo teraz te wszystkie formaty się zrzeszają w jakieś tam w konsorcja, które mogą wynegocjować lepsze stawki dla reklamodawców. I odniosłem wrażenie bardzo silne, graniczące z pewnością, że YouTube stał się taką hodowlą na rybku dla mediów. To są po pierwsze, powstają tam trendy i są testowane pomysły i trendy z zachodu oraz własne, ze wschodu też, które potem się mogą w telewizji sprawdzić bądź nie. Ci ludzie tacy najbardziej rozchwytywani są wyłapywani przez telewizję i tam wsadzani. I że to jest taki poligon doświadczalny się stał telewizji, tak więc ja też trochę na YouTube'a krzywo patrzę, no nie? Chociażby to, że
Na przykład, no wiesz, no nigdy nam na popularności nie zależało za bardzo, wręcz przeciwnie, dlatego że ona przeszkadza przy wielu aspektach, przy pycie przeszkadza przy moich akcjach radiowych, no bo ta rozpoznawalność powoduje, że żart jest spalony na dzień dobry często, ale na przykład widzę jakiś ranking i że powiedzmy sobie coś goście, których nigdy nie słyszałem i ogólnie mam wrażenie, że nie są, nikt nie słyszał i widzę, że są na jakimś tam, powiedzmy, są 10 razy bardziej znani niż my, no nie? Dlaczego? Bo mają 10 razy więcej subskrypcji. No tak, no jak wykupujesz sobie promocję tych subskrypcji, ludziom się to wyświetla i jeszcze mówisz, to, jak mówiłem, tą planszę wyświetlasz, subskrybuj nas chuju, to wiadomo, że tego będziesz miał więcej. My tego nigdy nie robiliśmy, no i bardzo wielu widzów pyty, publiczność pyty, wiesz, nie subskrybuje tego i w ogóle to ja jestem zdania, że jak kierujesz twój przekaz do tej świadomej mniejszości, to ta świadoma mniejszość ci sama poniesie to. Nie potrzebujesz żadnej reklamy. Te treści wartościowe się wybiją tak czy siak, ponieważ ci ludzie, którzy są bardziej kumaci, są jednocześnie jakimiś tam autorytetami w jakichś dziedzinach, w swoich środowiskach. Jak to nazywam? Nazywam ich trendsetterami. Znaczy jest słowo trendsetter, ale oznacza trochę co innego. W tym kontekście określam je jako trendsetterów. I ci trendsetterzy dostają informacje i te informacje niosą w świat. A jeżeli kierujesz tak jak większość ludzi do mas, to chwytają to masy, ale potem to gubią, od razu puszczają to. Nabijesz sobie tam 70 miliardów wyświetleń, ale co z tego? Nic z tego nie wynika zupełnie. Nic, serio. Ale też wiesz, też na przykład zauważam, że no, ja ci powiem tak, no ja zbytnio tego tak zwanego YouTube'a nie oglądam i nie skupiam się na tym, ale często wiadomo, niektóre treści po prostu przechodzą jak gąbka i człowiek tak w to wsiąka, no po prostu widzi to czasami, nie? I no. No, mimo wolnie to po prostu jakoś do człowieka dochodzi i zauważam właśnie to, że no i telewizja, znaczy właśnie i YouTube, czyli ci tak zwani twórcy, ja ciężko mi to nazwać twórcami, no ale dobra. No twórcy treści, no autorzy. No, twórcy treści. No i youtuberzy, nie lubię słowa youtuberzy, że użyję każdego innego niż youtuber. No dobra i z tego co właśnie zauważyłem, jak mówiłeś, że telewizja traktuje ten tak zwany YouTube, ten serwis jako taki zwany poligon doświadczalny, to właśnie to jest, działa troszeczkę na obydwie strony, ponieważ no też, to, na czym właśnie bazują te osoby działające w tym serwisie, to jest właśnie telewizja. Głównie to, co się pojawia w telewizji. No. I tak to właśnie widzę, że jak się mówi, że telewizja nie może istnieć bez internetu, to dać przykład, znaczy w sensie, tak, że internet nie może istnieć z telewizji. No, znaczy, podaj ci przykład. W sensie, że na przykład ktoś czerpie z telewizji do internetu, że jak ten gość, co ma na przykład program, że zaprasza jakieś gwiazdy telewizji do pokoju, nie? I z nimi gada, tak? O coś takiego ci chodzi, czy? Nawet nie to, ale na przykład dajmy na to, nie wiem, w pewnym wywiadzie, no, może nie w pewnym wywiadzie, ale jest pewien program w telewizji i ktoś tam chlapnął coś, albo jeszcze dajmy coś innego, na przykład, że tutaj telewizja się pomyliła i pokazała tak, a nie inaczej, że to jest, tak jak to się mówi, to jest nieobiektywne, no i często się właśnie na tym żeruje, i wytyka się tej telewizji, ale tak samo, jak wiesz, korzystając z tej telewizji, z istnienia tej telewizji i na jej tak samo popularności. No, dokładnie, jak wczoraj był przykład idealny tego, co mówisz, to znaczy po NES-ie na początku artykuł zobaczyłem i byliśmy na próbie i perkusista czytał, tam zmontowaliśmy, o słuchajcie, jaka jazda, i przeczytał i tak czyta, że policjant w programie telewizyjnym miał testować nowy alkomat, i powiedział, że jak się zapala czerwona lampka, znaczy, że jest pijany. No a jak zielona, że trzeźwy, dmuchnął i się zapaliła czerwona lampka, ku jego zdziwieniu, no nie? No i że przypał jak chuj, no nie? No ale, no i my tam Brecht, ale obejrzeliśmy ten filmik, się okazuje, że to jest tak, że ten alkomat, jak nie dmuchniesz, jak go nie ustawisz na konkretnie, to po tam dwóch sekundach od odpalenia się zapala ta czerwona lampka. I to właśnie było, że on włączył, zapalił się zielona, dmuchnął, tak nie tak w pełni, tylko tak dmuchnął sobie, pokazał i się włączyła. No i to nie było żadne, wiesz, żadne
A w necie tutaj, o telewizji, a tutaj pijany policjant próbuje zatuszować sprawę pijanego policjanta. Takie, że takie, wiesz, takie, szuka takie, taki tabloid do potęgi. O, oczywiście, że tak, no. W necie jest mnóstwo sypu i znacznie więcej gówna niż w telewizji. No bo pewnych rzeczy do telewizji po prostu nie wpuścisz. Oczywiście pewnych rzeczy z założenia nie wpuścisz do telewizji, ale pewnych nie wpuścisz do telewizji, dlatego że są za słabe. A w necie jednak przechodzi wszystko. Czasami wychodzi to na dobre internetowi i treściom tam zamieszczanym, a czasami wychodzi to na złe. Ale też wiesz, też widać, że no już wiadomo, od takiego czasu widać też, że też jak się mówi o tak zwanym kocie poprawnościowym w telewizji, nie? Czy tam wiadomo o co chodzi, to też to, wiesz, to się kącie poprawności. To się bardzo pojawia też w internecie, czyli tam u tak zwanych o tych twórców, bo, no. Bo bądź co bądź, jak ktoś ma kontrakt, to nie odważy się powiedzieć jakichś tam słów, albo nie będzie mówił, co będzie sprzeczne z polisą jakiegoś tam... Dlaczego? My tak robimy. Nieraz mieliśmy kłopoty i ja w radiu i teraz podpisaliśmy umowę z Epic Makers, która nas zobowiązuje, że nie możemy podpisać umowy z inną. I koniec. Tak, tylko właśnie wiesz, ja rozumiem, ale tylko po prostu mówię o tym, że ten kod poprawnościowy, który w telewizji już istnieje od długiego czasu, on też po części jakby przesuwa właśnie do tego internetu, do tych twórców, którzy kolaborują z tą telewizją, albo chociaż z tymi treściami. Tak, jak się autocenzurują, to już w ogóle najgorsze. To wtedy, tak, spotkałem się z takimi przypadkami, to jest okropne, tak, autocenzura jest gorsza niż cenzura. Jak ma, nie masz, wiesz, jak nie masz... Zobacz, jaki fajny znalazłem. A, gaz. Czy dym, przepraszam, dym. Tak. A właśnie, powiedz mi coś więcej na temat tego projektu, który robisz z tym właśnie... no Epic Makers to jest... Epic Makers to jest takie zrzeszenie twórców. YouTube, jak jakiś LiveTube czy inne. No wiesz co, no ja to traktuję na zasadzie jakiejś tam przygody, eksperymentu i tylko tyle właściwie, no i nauki i widzę co jest fajne i co mogę brać garściami z tego, a co jest takie, czego bym nie chciał robić. No i zobaczymy z tego wyniknie na dłuższą metę, no nie wiem, na pewno jara mnie jakaś taka, wiesz, medialność taka szersza i nie jara mnie jakaś taka udawana elitarność tego środowiska i nie chcę brać udziału w takich kółkach wzajemnej masturbacji, spotykać się, wręczę sobie dyplomy i proszę teraz jak to wygląda, jak mir świetlny, nie? W dymie, zajebiste. Na Geek Zone polecam. Dobra, spalę jeszcze filarkę. No i tak naprawdę to, no mówię, no głównie traktuję tą współpracę jako możliwość nauczenia się wielu rzeczy. Gościu, producent Łukasz Skalik, z którym to robię, jest specem od wielu dziedzinach. Natomiast uważam, że on ma taki bardzo dziś sznyt menadżersko-korporacyjny. Mi tego zupełnie brakuje. Ale też jest świetnym montażystą, ma świetne wyczucie kadru i takie tam rzeczy, więc nauczę się od niego, ja mu jakieś treści dostarczam. No więc taka symbioza, ale nie jest to absolutnie jakiś skok na kasę czy coś takiego, no bo to te filmiki są raczej takie, chociaż teoretycznie, tematycznie są szersze, no to nie jest, wiesz, no nie ma jakichś tam wyników zatrważających i też nie jest promowane jakoś zbyt intensywnie. Za bardzo się tym nie chwalimy. Otworzę troszkę od internetu. Powiedz mi o pracy w radiu. Od ilu tam pracujesz? Rock Radio, tak? Rock Radio, tak. W Rock Radio pracuję od 6 lutego 2014 roku. I rozumiem, że prowadzisz tam jakiś rodzaj audycji, tak? Pytanie na śniadanie w piątki. Akurat Lizut, mój szef. Ponieważ trochę mu podpadłem, to nie mogę mówić za bardzo o szczegółach, mógł mieć kłopoty, ale przesunął mnie na wieczór, to jest taka gorsza godzina, bo nie ma promosów i mniej ludzi słucha.
A oprócz tego od poniedziałku do czwartku robię takie telefony wkrętowe, ale tak naprawdę po prostu w podły sposób ugam, że wkręcam ludzi w jakieś sytuacje dla Kuby Wojewódzkiego w programie Książę i Żebrak, ale staram się to robić jednak tak, żeby tym ludziom nie robić krzywdy. I chyba często mi się to udaje, no, w sensie, że staram się albo jakoś zdemaskować w odpowiednim momencie, albo staram się na przykład no, odkręcić się jakoś to potem, czy też osłabić siłę tego telefonu. I czasami są to rzeczy takie czysto satyryczne i czasami są to takie rzeczy, wiesz, bekowe i czasami z przymrużeniem oka i nie można tego brać na poważnie w 100%, ale fajny efekt się zrobił. Ale czasami parę razy udało mi się pokazać naprawdę ciekawe zjawiska. A, bo szczerze mówiąc, ja tak z radiem nie jestem za pan brat, ale no powiedz mi, rock radio to jest samo sugeruje, że chociaż nie wiem, muzyka, która jest tam puszczana, to zazwyczaj co, no coś pomieszane z rockiem? Kasia Kowalska, Nickelback, gówno, wiesz, oprócz tego trochę dobrej muzyki. Staramy się teraz polepszyć. Mamy taki cel, żeby puszczać znaczy zastanawiamy się nad tym, czy by nie było dobrze puszczać trochę więcej dobrej muzyki, ale ten pomysł spotyka się jednak z dużym uporem, jednak zwolennicy chujowej muzyki bardzo używają racjonalnych argumentów takich, że no nie możemy puszczać zbyt dużo dobrej muzyki, bo wtedy mielibyśmy wyższą słuchalność i abyśmy mieli wyższą słuchalność, to byśmy mieli więcej reklamodawców, to by wymagano większej stabilności, nie moglibyśmy się tak opierdalać, musielibyśmy przychodzić do... Znaczy, nie może być za dobrze, nie? No, trochę żartuję oczywiście, ale bo jestem trochę zgorzkniały tym, że jednak pewne rzeczy... Wiesz, dla mnie w radiu powinno być tak, że przychodzi DJ, który dostał płytę pocztą od jakiejś kapeli, dostał 5 płyt, słuchaj, mój 2 są gówniane, 2 średnie, no zajebista. I przychodzi do audycji i mówi, stałem zajebistą płytę, naprawdę rzuciła mi na cyce, posłuchajcie tego i puszcza kawałki z tej płyty. A nie może, bo DJ, bo teraz nie decyduje DJ, tylko wielki mechatron, który jest tak naprawdę algorytmem napisanym pod program Send. I ten otoż algorytm wylicza, że powiedzmy o godzinie 12 ludzie lubią słuchać wolnej muzyki śpiewanej przez, po polsku przez kobiety, a o godzinie 23 już wolą amerykańskiego metalu sobie posłuchać. I na przykład nie może lecieć 2 razy pod rząd piosenka śpiewana przez kobietę Polkę, albo 2 razy pod rząd piosenka metalowa i to wszystko, no jest jakiś algorytm i no, jednak maszyna decyduje, no staramy się kłamać trochę, oszukiwać i wyrzucać te piosenki, wyrzucać z tego programu, to ryzykujemy dość, znaczy ryzykujemy wtedy dużo, dlatego że czasami są robione wyrywkowe takie badania, w sensie wewnątrz radia, czy leci muzyka zgodna z playlistą, jeżeli przyłapią nas na tym, że wyrzucamy muzykę chujową i dajemy dobrą, to wtedy jesteśmy karani za to, tak więc... Otóż propsy za szczerość, jak to się mówi, nie? No, akurat trafiłeś na taki mój nastrój, że mam ich w dupie, mogę ci powiedzieć wszystko. No, nie powiem ci tych rzeczy, do których nie mogę, bo mam w umowie napisane, że jak powiem, to płacę tam $1,000,000 i idę do więzienia. Nie przychodzę przez start i dostaję wypłaty, wiesz. Bo też na przykład no, też zauważam, że czy zauważyłem, no bo jednak bądź co bądź, tam w 2005 roku, kiedy wystartowaliście, no to można było powiedzieć, że byliście jakby po tej drugiej stronie ekranu, czyli tymi obserwatorami, tak? No. Byliście obserwatorami. No i już po mniej więcej 9-10 latach, no ty głównie, ale też nie wiem. Nie, wiesz co, nie, że ja głównie, to jest tak, że pyta takimi, to są takie sinusoidy, pyta nie jest znana, pyta bywa znana. I to jest tak, że my się, jakieś tam treści się wybijają, jest o nich głośno przez pewien czas, potem jest o nich cicho i tak dalej. No i akurat taka jest opcja, że mnie jest teraz więcej, ale na przykład długo było tak, że kozy było więcej, to nie ma znaczenia, no nie, to nie jest, to jest...
to jest chwilowe, no i tyle. No. Na to, że tworzy się jakaś grupka heavy userów, to fajnie, ale to, że dla niektórych ważniejsze niż to, co mamy do powiedzenia, jest to, powiedzmy, co jedliśmy na śniadanie, to jest dziwne akurat. No ale to jest chyba, tak zawsze jest, no jak ktoś coś tworzy, to są ludzie, którzy chcą, lubią tą twórczość, tak bardzo zafiksowują się na jakimś tam stylu danej osoby, że nie robię tego tutaj dla efektów tobie, tylko bardziej, znaczy też możesz to poglądać, ale chodzi bardziej o testowanie, wiesz, znaczy w sensie, że sprawdzam, do urodziny Kodyma jadę w piątek do Gdyni, z apteki Kodyma, nie wiem czy znasz. Taki pisa... Nie ma pojęcia. No widzisz, młody jesteś, co za czasy. No, to jest taki piosenkarz, muzyk i jednego urodziny i chciałem taki mały perfo zrobić, będę grał na gitarze i puszczał dym i też lasery i testuję, jak to wygląda, bo jak puścisz dym, to ten laser, jak nie wiem czy widać to w kamerce, ale widać jego, nie chce świecić w kamerę, bo zesuje. Tak, on się tak... No, robią się kreski takie właśnie, widzisz, tak więc o... Dokładnie, można sobie tak... Czekaj. Pam, 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 a to nie to. Można ustawić takie, że jest zależnie od dźwięku. No ale dobra, wracając do tej tam, jakichś tam tych ludzi, którzy tam obserwują nas, tak? No to co z nimi? Znaczy nie, chodziło mi tu głównie o to, że twoja osoba, no... Jeszcze nawet jak byłem w zeszłym roku... w zeszłym roku w Polsce, to zauważyłem, że... Oglądałem tam jakiś program i patrzę, pyk, pojawiłeś się ty jako osoba komentująca, nie? No. I no i na przykład, nie często, ale czasami sporadycznie, wiesz, zdarza mi się popatrzeć w telewizję i tam też panuje ekran. No i mimochodem zauważam, że też no czasami ty tam się przebijasz. No, mówię, to zapraszają, to tak, przebijam. Ja, wiesz, czekam i wiesz, ty patrujesz, kiedy ty tam będziesz. No tak, pojawiam się to jakbyś w pismach, to, tak jest. Tak nawet zapraszają, no to przychodzę, tylko mówię co... Nie, ja tylko przychodzę do programu na żywo po pierwsze, żeby nie można było wyciągnąć czegoś niefajnego, tylko zostawić, że jestem takim śmiesznym, miłym panem. Dużo kłamie, bo lubię się bawić z mediami. Jak każą powiedzieć jakąś wiadomość dnia na przykład, to często wymyślam. I potem się cieszę, że gdzieś tam na drugim końcu Polski mówi. Bo ogólnie uważam się za człowieka z misją. Uważam, że moją misją jest zniszczenie trochę tego systemu korporacji medialnych i tak by pokazanie, otworzenie ludziom oczu. Dzisiaj pana taksówkarza, który nie był pewien, czy Radio Maryja jest... Znaczy, bo lubi Radio Maryja, ale też to KFM lubi. I tak trochę mu głupio, żeby to KFM i tak nie był pewien, no to w jednym budynku moje radio i to KFM, to go wziąłem z tej taksówki, go poprowadziłem, pokazałem mu, że to są ludzie normalni i tak, taki dziadek starszy był w szoku normalnie, że tak to wygląda, myślę, że tam się tacy Żydzi niszczą papiery w niszczarkach. No i ten, a to ci chciałem powiedzieć, dostałem od gościa, który organizował koncert Motorhead w Polsce. Dzisiaj do mnie przyszło, to jest plakat Motorheadów i mamy podpisy Lemiego i Mike'a D. Plakat jest w świetnym stanie, A2. Jestem mega zajarany, powieszę sobie go w miejscu eksponowanym. No. Wspomnijmy, że jesteś fanem Motorhead, z tego co wiem, tak? Jestem, znaczy nie jestem. Fanem, no osobą, która jest... No właśnie, trochę też się tak stało, bo tutaj miałem jakąś tam serię wypowiedzi dla Prestiżu, dla firmy, która organizuje koncert, przez to, że polecili mnie w CKM-ie, bo szef działu CKM online, bo współpracuje z CKM-em, coś tam robił kiedyś Motorhead i jest moim znajomym i mnie polecił i zacząłem funkcjonować jako specjalista od Motorhead. W sumie to czemu nie, no bo czytałem i bardzo dużo oglądałem anglojęzycznych dokumentów, książek polskich, niepolskich, znam wszystkie płyty, kocham tę muzykę, więc no okej, no mogę uchodzić ze specjalistę. Ale to też tak trochę śmiesznie, bo tak trochę się mnie szufladkuje i to takie jest dziwne. Jeszcze szybko tylko powrócę do tego, tego, że pojawia się w mediach i no na przykład ja co zauważyłem, bo mówiłeś, że no po części twoją misją jest to niszczenie tak zwanego ładu korporacyjnego, no, tak? No ogólnie niszczenie, tak. I na przykład to, co zauważyłem, to co mi się no naprawdę wydało, no nie wiem, komiczne, jakbym to tak nazwał. Była tam pewna rozmowa, to chyba było... Czekaj, jak się nazywała ta osoba? Nazwisko na F. Ale to kobieta czy mężczyzna?
Mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna. On był kojarzony często, on był bardzo często kojarzony był z Kubą wojewódzkim. Mówisz o Michale Figurskim? Dokładnie, dokładnie. Figur, dokładnie. No tak, no. Pamiętam, że występowałeś tam w jakimś, coś w rodzaju, nie wiem, rodzaj jakiegoś takiego komentatorium, tak? Rodzaj komentatorium. Tak. I naprzeciwko ciebie siedziała inna osoba, no wiadomo, wiekiem troszeczkę dużo starsza. Aha. I komentowaliście coś i w pewnym momencie było tak, że podczas tego komentowania ty poszedłeś z taką frazą, która wiesz, po części, no nie wiem, jakby to powiedzieć, zatkała tą osobę, jakby powiedziała, że jak absurdalne jest, no wiesz, to, no... Ja nie pamiętam, była figura wiele razy, więc ciężko mi złapać, w którym momencie mówisz, no ale wydaje mi się, że parę razy mi się udało tak zrobić, ale nie wiem, coś bliżej? Czy... Nie, właśnie ciężko mi teraz to przybliżyć, bo pamiętam, że to było w zeszłym roku, ale no mówię, był taki moment, że i wiesz, i osoba, która siedziała koło ciebie, ten drugi komentator, no nie wiedział co powiedzieć i starał się po prostu jakoś na nowo ruszyć z tematem, ale nie wiedział jak rzeczywiście z nim ruszyć, bo ty jakby... Nie dawałem. Tak bardzo absurdalnie jakby zakończyłeś... Pewien temat, że ta osoba już nie wiedziała, jak z tym ruszyć. No tak, no bo jak mamy takie coś, że ktoś próbuje w mediach rozwiązać problem, wiesz, taki był sketch Monty Pythona, nie, że no dobrze, teraz mamy, a nie, to nie było Monty Pythona, to było jakieś takie duety, jak się nazywali. Tutaj mamy właśnie najmądrzejszych ludzi na świecie, ten profesor taki, a taki ma 5 Nobli, tu taki inny. I teraz odpowiemy na pytanie, czy Bóg jest, czy go nie ma. No mamy najmądrzejszych ludzi na świecie, więc odpowiedzą, no nie ma, no dobra, nie ma, bo wiadomo już, dobra, no to szklepane, nie? Ja na tej zasadzie, że rzucają jakiś problem i jakieś takie prawdy objawione zapadają. I ja wtedy zaczynam to prowadzić do absurdu, że ja, na przykład mój pogląd jest taki, że, a jeszcze mam taką zasadę, że jak jestem w takim programie komercyjno-publicystyczno-komentatorskim, to zawsze jestem przeciwny temu, co mówi druga osoba, nieważne jakie ma poglądy. I to jest taka gra trochę, zabawa. No. Tak jak mam taką grę, żeby... To też pokazuje, wiesz, to jak bardzo media są niewiarygodne, chcę przez to pokazać, jak bardzo media są subiektywne. No, tak jak dla mnie to jest to samo, jak idziesz do McDonalda, czy innej knajpy, to zadanie jest takie, żeby tak złożyć zamówienie, żeby osoba, która przyjmuje zamówienie, nie była w stanie zadać ci żadnego pytania. Spróbuj kiedyś. W sensie, wiesz, poproszę zestaw taki, a taki, z normalnymi frytkami, niepowiększony, z majonezem, bez tam jakiś, bez lodu, cola, cyk, 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 wszystko wymieni, wszystkie opcje, jakie są, się podadzą i to by było wszystko. I to jest na pewno wszystko, na pewno 100%, tak, tak. No i jak zadasz takie pytanie, to osoba wtedy tam się zawiesza i umiera, nie wiem. Ale też jest czasami tak, że osoba, która prowadzi program, często się musi wchodzić pomiędzy ciebie a osobę drugą, komentującą. No tak, ale wiesz, to jakby on mnie, Figur mnie zaprasza, więc on też to trochę lubi, nie? Żeby to u mnie typowo, no. Nie wiesz tego pewnie, bo mieszkasz na wyspach, ale Michał jest bardzo ciężko chory, teraz jest w szpitalu. I trzymamy za niego wszyscy kciuki, żeby wrócił do zdrowia. Natomiast, no mam nadzieję, jest, jeżeli chodzi o takich ludzi, wiesz, obracających się, takich funkcjonujących w mediach publicznych, to jest chyba najbardziej sympatycznym, najfajniejszym facetem, jakiego znam. I no, on też wie, że ja tak, tam był u niego wiele razy, no, jakby nie jest, wiesz, tym zaskoczony na tej zasadzie, znaczy, jeżeli jest zaskoczony, to lubi być tak zaskakiwany, no bo wie, że też widz jest zaskakiwany, a przede wszystkim zależy mu na tym, żeby mieć fajny program, więc tak samo jak w Pycie, no, jeżeli ktoś mnie zgasi śmiesznie, no to ja to puszczę, no nie dlatego, bo dla mnie jest ważniejsze, żeby to było fajne, niż to, żebym ja wyszedł na jakiegoś omnibusa, który nie daje się zagnieć. Jak ktoś mnie zagnie, to mam szacunek do niego. No jest to ciekawe podejście, powiem, jest to ciekawe podejście. No wielu ludzi ma takie, no bo jednak dziennikarze, bo stałem się jednak dziennikarzem, chcąc nie chcąc, tak, no, takim prawdziwym, w sensie piszę, robię wywiady dla Ogólnopolskiego Tygodnika, udzielam się w telewizji, w radiu, mam program swój autorski, mam program, przy którym pracuję, to już chyba jestem dziennikarzem, chociaż według polskiego prawa, według ustawy prawo prasowe z 93 roku bodajże, jak napiszesz na Facebooku coś, to jesteś dziennikarzem, bo każda osoba publikująca ogólnodostępne treści jest dziennikarzem, no więc... Też jesteś dziennikarzem, no tutaj akurat definitywnie, no bo robisz wywiad właśnie, ale ktoś, kto na przykład twój kolega, który wywiadu nie robi, ale napisał dzisiaj, że sprzedał Opla, też jest dziennikarzem.
Znaczy, nie wiem, jak jest Wielkiej, no według... nie wiem, jak jest w Wielkiej Brytanii, ale w Polsce tak jest. Według ustawy tak może być, no tak rzeczywiście. Jest, no. Rzeczywiście. A jeszcze tak na koniec zapytam, mam tak swoje wymyśliłem takie absurdalne pytanie. Ono się pojawiło o osoby, w programie osoby wspomnianej wcześniej. Michała? Ciekawy jestem, co jak ty na nie odpowiesz. No, teraz sobie wyobraź, jest noc, gonią cię Niemcy z psami, co robisz? Niemcy z psami? A jakie mam opcje? W sensie, nie wiem, mam jakąś rzekę, mam broń, mam... Ilu jest Niemców? Masz wolną rękę. Mam wolną rękę, nie gonią mnie Niemcy z psami. No, jeżeli miałbym robić cokolwiek, no to jak zawołbym jakichś swoich zakapiorów, żeby zabili Niemców i psy. I żeby mnie przestali gonić, no. A gdybym miał jakąś sprytną sztuczkę wymyśleć do Niemców, to na przykład... psów się boję, to byłbym Niemców mniej, psów się boję, mam ksenofobię. To mógłbym... Może bym na przykład zaczął tak jakoś biegać w kółko, żeby się zaplątali i Niemcy myśleliby, że psy to Niemcy, a psy, że Niemcy to psy. I by zaczęli się nawzajem atakować, by się pozabijali, może by to było... Ale to chyba by nie wyszło. Ale te krowy tak mają, wiesz, mięsne w Ameryce Południowej, tylko w lewo skręcają, naprawdę. Słyszałeś o tym? A pierwszy raz słyszę. Nie, naprawdę, bo jak ci wpadną w panikę, powiedzmy jesteś... No to nie są krowy mleczne, nie są takie holenderki, one nie dają mleka. Masz na przykład, dajmy na to stado krów układające się z, dajmy na to, nie wiem, 10 tysięcy krów i nagle ci wpadną w panikę. To zaczynają biec, coraz szybciej biegną, szybciej, szybciej. No i w końcu dobiegają do jakiejś skarpy, do jakiegoś kanionu, wpadają do tego kanionu i giną wszystkie. Więc jeżeli jesteś takim rolnikiem, nie rolnikiem, tylko takim cowboyem, który nie chce utracić tych krów, to zaganiaj je tak, żeby zaczęły skręcać w lewo albo w prawo, mogę się pomylić, w jakąś ze stron, bo to taki może mieć kontekst polityczny, więc nie chciałbym tych krów tutaj definiować, więc po prostu nie skupiałem się na tym, czy to jest lewo, czy prawo. To wtedy one spotykają swój tył, znaczy koniec peletonu i zaczynają się uspokajać i stają w końcu, i w końcu masz pole zastawione krowami stojącymi zamiast tych krów biegnących, a gdy w drugą stronę próbujesz, to one się nie robią tego skosu, tylko biegną cały czas do przodu, nie skręcają i nabierają prędkości, więc to też trzeba przecież, no czasami to nie jest wszystko jedno, czasami to czy w prawo, czy w lewo, to jest bardzo, bardzo istotne, czasem wręcz sprawa życia i śmierci. I to można podpiąć do każdej dziedziny życia, szczerze mówiąc, chyba prawie każdy. Tak jest. Nie, okay. Bardzo często rzeczy, które w innych sytuacjach są zupełnie istotne, stają się, mogą być najważniejszymi decyzjami w twoim życiu. I tym właśnie zdaniem zakończę to.